Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzut przekroczenia uprawnień byłemu prezydentowi Wałbrzycha. Piotr Kuruczkowski nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Centralne Biuro Antykorupcyjne dopatrzyło się działań niezgodnych z prawem poczynionych przez Piotra Kuruczkowskiego, kiedy ten był prezydentem Wałbrzycha. Chodzi o powołanie 4 osób do rad nadzorczych w miejskich spółkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba zasiadająca w radzie nadzorczej jednej ze spółek miejskich nie może zasiadać w innej radzie nadzorczej miejskiej spółki. Prokurator zakwalifikował te działania jako niezgodne z prawem i postawił byłemu prezydentowi Wałbrzycha zarzuty. Piotr Kruczkowski wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy. Komentując decyzję prokuratora, który przedstawił mi zarzut przekroczenia uprawnień polegające na powołaniu niezgodnie z prawem 4 osób do rad nadzorczych spółek miejskich na okres kilku miesięcy, oświadczam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Odmówiłem wyjaśnień do czasu przedstawienia mi uzasadnienia zarzutu. Decyzje o powołaniu i składzie rad nadzorczych były przejrzyste i jawne, podejmowane w oparciu o opinię Biura Prawnego i Biura Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego, które zgodnie z regulaminem organizacyjnym miały obowiązek kontroli spółek miejskich, prowadzenia spraw kadrowych władz spółek, weryfikacji i sprawdzenia możliwości objęcia przez poszczególnych kandydatów stanowiska w Radzie Nadzorczej. Nadzór nad biurem sprawował wiceprezydent miasta. Ani miasto, ani spółki nie poniosły szkody finansowej, gdyż gdyby powołano do rad nadzorczych inne osoby, diety i tak musiałyby być wypłacane. Podobne sytuacje występują w innych gminach w Polsce ze względu na istnienie niejednoznacznego stanu prawnego. Podpisał Piotr Kruczkowski. Niestety prokurator nie wypowiedział się przed kamerą w tej sprawie, tłumacząc się brakiem czasu. Do sprawy jednak powrócimy już jutro.